Elżbieta Romanowska na Sylwestrze zaliczy AA wpadek. Chodzi o jej biust. Elżbieta Romanowska, 35 l. Była jednym z prowadzących Sylwestrów moc przebojów w Polsacie. Na scenie aktorka zaliczy AA wpadek. A wszystko przez przesadne konturowanie biustu. Zakopiacki Sylwester Marzec z TVP okazał się największym telewizyjnym hitem na przełomie 2018 i 2019 roku. Pozostawił daleko w tyle konkurencji, TVN, który transmitował imprezy z Warszawy i Polsat z zabaw w Chorzowie. Mimo kreska E2 pozostałe transmisje oglądało mniej widzów, wpadka Elżbiety Romanowskiej nie przeszła bez echa. Aktorka wystąpiła w roli konferencjerki w Polsacie, a na scenie pojawiła się w mocno wydekoltowanej kreacji. Dla LGBT bogi dekolt to chyba by bo za ma bo i jeszcze intensywniej podkreśliła swoje wdziki. Niestety, przesadziła z konturowaniem biustu i efekt by raczej komiczny i ma bo naturalny.